wspaniałą pasę w rozgrywkach rundy wiosennej kontynuują piłkarze Zagłębia Lubin. W kolejnym spotkaniu z Pogonią Szczecin już w czwartej minucie mieli prowadzenie po strzale Roberta Stachurskiego, który wykorzystał dokładne dośrodkowanie Piotra Przerywacza. Mecz szczególnie w drugiej połowie mógł się podobać ponad 4000 publiczności. Grupa kibiców ze Szczecina, nie bacząc na przenikliwe zimno rozebrana do pasa, na próżno czekała na wyrunującą bramkę swoich ulubieńców. Tymczasem kolejny rzut wolny dla Zagłębia, Piotr Przerywacz. Kapitalnym strzałem zamienił na drugą bramkę. Piłka mimo rozpaczliwej interwencji Majdana uczęzła w siatce. I mądrze grający gospodarze wygrali 2-0, zgłaszając swoje aspiracje do udziału w rozgrywkach o europejskie puchary.